Wiele wskazuje na to, że Mercedes znowu to zrobił. Oszukał nas i oszukał rywali. Jest coraz więcej doniesień, które sugerują, że to, co widzieliśmy na testach w Barcelonie, to była wersja W12,5. Prawdziwy W13 wyjedzie dopiero w Bahrajnie. O tym, ale nie tylko. Porozmawiamy sobie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest środa, 9 marca, Daniel Biały, Echa Padoku. Wczoraj na łamach dziennika Corriere della Sera, włoskiego dziennika, ukazał się artykuł dość sensacyjny, który mówi o tym, że W13, który zobaczymy na testach w Bahrajnie, będzie zupełnie innym samochodem niż ten, który widzieliśmy w Barcelonie. Pojawiają się tam, tak jak powiedziałem, sensacyjne doniesienia o tym, że ten samochód, który wyjedzie na tor, nie będzie miał praktycznie bocznych sekcji. Całe chłodzenie miało zostać przeniesione nad głowę kierowcy. Osiągi uzyskane w ten sposób w narzędziach do symulacji mają być nazywane legendarnymi. Już krążą o tym legendy, ile udało się Mercedesowi w ten sposób zaoszczędzić. Pojawia się tam nawet konkretna liczba. 1 sekunda różnicy w stosunku do W12,5, jak to określiłem, czyli w stosunku do samochodu, który jeździł po torze w trakcie tych 3-dniowych testów w Barcelonie. Oczywiście doniesienia Włochów zawsze warto brać przez grube sito, ale coś w tym wszystkim musi być, bo kilka dni temu Helmut Marko w rozmowie z Automotą Sport powiedział, że jeżeli przywieziemy nowy pakiet czy nowe części w 70% tego, co ma gotowy Mercedes, co Mercedes ma przywieźć, to będzie to dobry wynik. Zapowiada się, że rzeczywiście Mercedes przywiezie mocno zmodyfikowany samochód. I te modyfikacje, jeżeli troszeczkę to wszystko ogładzimy, mają być głównie związane właśnie z chłodzeniem jednostki napędowej, z jeszcze lepszym upakowaniem tej jednostki napędowej. Craig Scarborough tak trochę z żartem pozwolił sobie narysować kilka takich wariacji dotyczących tego, gdzie to chłodzenie może zostać schowane. No i jedna z sugestii to jest chłodzenie ukryte gdzieś w płatach przedniego skrzydła. Oczywiście bierzcie to jako żart, choć wiele serwisów podbiera Craigowi te grafiki i pisze na ten temat jakieś takie wyszukane artykuły. Wygląda na to, że Mercedes znowu to zrobił i to jest zastanawiające, szczególnie w kontekście tych limitów budżetowych. Pojawiają się też wypowiedzi czy sugestie. Rzeczywiście te pierwsze testy w Barcelonie miały być dla Mercedesa próbą odpowiedzi na pytanie, czy ta nowa, czy poprawiona jednostka napędowa rzeczywiście spisuje się dobrze. Teraz przyjdzie czas na test samochodu. Co do tych testów w Barcelonie, co do tych wypowiedzi chociażby Helmuta Marko, ma być niepokój właśnie związany z tym, co przywiezie Mercedes, co on tak naprawdę na torze zaprezentuje, ale pojawiają się też sugestie, że do FIA wpłynęło około 30 zapytań po tych pierwszych testach zimowych w Barcelonie dotyczących rozwiązań, jakie już widzieliśmy. Zespoły nie są pewne tego, czy to, co zaprezentowali rywale, mieści się w granicach regulaminu technicznego. Dodatkowo mówi się również o tym, że sama FIA ma być nieco zaniepokojona tym, co zespoły zamierzają wprowadzić do rywalizacji. FIA otrzymuje projekty w formie plików CAD-owych i dzięki weryfikacji tych plików może stwierdzić, czy jesteśmy w regulaminie, jesteśmy poza nim, a może gdzieś na granicy, co sugeruje, że wkrótce mogą pojawić się pierwsze decyzje ze strony FIA i pewne rozwiązania mogą zostać zablokowane, zabronione. Pewne kierunki rozwoju po prostu zostaną zamknięte, żeby nie pójść w tą taką walkę na wyniszczenie, jeżeli chodzi o budżety zespołów, które, tak jak powiedziałem, są mocno ograniczone. Mercedes wyjedzie pewnie jutro na tor i pewnie będziemy przecierali oczy ze zdumienia, choć myślę, że takiego szału jakiejś kosmicznej konstrukcji bez bocznych sekcji z tymi elementami struktur zderzeniowych wystającymi na bok po prostu nie będzie, ale na pewno ten samochód będzie jeszcze bardziej zgrabny w stosunku do tego, co już widzieliśmy. Natomiast na torze na pewno jutro rano nie powinniśmy się spodziewać samochodu zespołu Haasa. A dlatego, dlaczego? Dlatego, że Haas no, nie ma szczęścia do rywalizacji w Formule 1. Mówię tu o właścicielu zespołu. Jeżeli nie problemy natury polityczno-finansowej, to problemy związane chociażby z logistyką. Samochód dotarł na tor dopiero dzisiaj, jutro będą trwały prace związane z przygotowaniem tego samochodu do rywalizacji. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to dopiero jutro po południu ten samochód pojawi się na torze. I to nie są wszystkie problemy, z jakim musi zmierzyć się Haas.
Ważne decyzje zostały już podjęte i te decyzje myślę, że nie pozostawiają żadnego pola do dyskusji. Były to jak najbardziej słuszne decyzje, im szybciej, tym lepiej, bo to by się rozlało bardzo mocno. Ta cała sytuacja związana z Mazepinem rozlałaby się również na amerykański zespół, więc tutaj nie ma naprawdę co kruszyć kopii czy rozdzielać tego włosa. Natomiast Mazepin zapowiada, że będzie chciał rekompensaty za to wszystko. To starszy z Mazepinów, a ten młodszy tak z rozgoryczeniem mówi, że to wszystko w końcu zaczęło iść w dobrym kierunku, zaczął spełniać te swoje marzenia i nagle to się skończyło. Nawet FIA chciała mu dać szansę, tu też znak zapytania przy zachowaniu samej federacji na to, żeby ścigał się pod neutralną flagą, ale zespół mu tę możliwość odebrał. Zwracam jeszcze uwagę również na wypowiedź Toto Wolffa w tym temacie, który mówi, że młody Mazepin zasłużył sobie na to miejsce w Formule 1. Co do Mazepina, zawsze miałem zdanie, że trzeba temu chłopakowi dać szansę na torze i oceniać go za to, co pokazał na torze. Tym, co pokazał do tej pory, myślę, że nie podpiera tej wypowiedzi Toto Wolffa, że zasłużył sobie na to, żeby być w Formule 1, więc tutaj Formuła 1 raczej żadnej wielkiej straty nie odniesie i myślę, że warto temat Mazepina odłożyć zupełnie na bok, nie nabijać mu popularności, nie przewijać tego jego nazwiska przez artykuły i materiały. Im szybciej Mazepin zniknie z Formuły 1, myślę, że tym lepiej dla wszystkich. Mówię o tej wypowiedzi Toto Wolffa nieprzypadkowo, bo zespoły jakoś niespecjalnie do tej pory kwapiły się, żeby wyrazić swoje zdanie na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, na temat wojny, bo trzeba to otwarcie powiedzieć, na temat masakry wśród ludności cywilnej. Trochę to podbijam, trochę to podkreślam, natomiast o ile pamiętacie, dużo mniejsze sytuacje dotyczące albo jednostki, albo dużo mniejszych grup. To jest największy kryzys humanitarny od czasu II wojny światowej. Takie są fakty. Były podejmowane w przypadku takich mniejszych wydarzeń. Niektórzy wydawali oświadczenia, inni wręcz przemalowywali samochody. Tym razem jest w tym temacie bardzo cicho, czy przynajmniej było cicho do dzisiaj, bo kierowcy w bardzo ładnym geście pokazali swoje stanowisko, ale mówię tutaj o kierowcach zrzeszonych w ramach GPDA. Natomiast ze strony zespołów na razie, oprócz małego gestu ze strony Mercedesa, takiej obramówki jeszcze w trakcie testów w Barcelonie wokół numerów kierowców, nic więcej się nie pojawiało. Myślę, że to dopiero przed nami. Nie oczekuję od każdego, że wyrazi swoje poparcie, natomiast mam pewne podejrzenia, że mogą tu brać górę pewne kwestie związków biznesowych i powiązań, które na pewno na decyzje wiele osób mają wpływ. Zawsze w tym sporcie były duże pieniądze, zawsze były powiązania i tym razem pewnie też tak jest. Chciałbym, żeby ten temat związany z wojną na Ukrainie odszedł na bok, ale trudno jest gdzieś całkowicie o tym zapomnieć, bo wszyscy mamy świadomość, że to jeszcze trochę potrwa. Miejmy nadzieję, że Formuła 1 i te testy dadzą nam trochę odskoczni od tego brudnego, strasznego świata, który jest wokół. Tego oczekuję. Przed nami 3-dniowa sesja testowa. Myślę, że dużo ciekawych rozwiązań. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, czego można się spodziewać, to na pewno patrzcie na Mercedesa, patrzcie również na McLarena, bo tam szykowany jest, tego co się mówi, duży pakiet poprawek. Ferrari, nowa podłoga i chyba nic więcej. Co ciekawe, Ferrari jest bardzo zadowolony z tej nowej jednostki napędowej. Przejechali Barcelonę i na tej samej sztuce chcą rozpocząć przynajmniej zmagania w Bahrajnie, więc Ferrari, podobnie jak Mercedes, do tej pory było skupione również na jednostce napędowej. Teraz będzie czas poznania tej konstrukcji i czas rozwoju, ale ja cały czas zastanawiam się, co przygotuje Mercedes, czym nas jutro zaskoczy, bo o tym, że nas zaskoczy, może to nie będzie super kosmiczna konstrukcja, ale na pewno będą nowości, o tym jestem przekonany. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Myślę, że to, co wydarzy się w trakcie testów w Bahrajnie, będzie też przedmiotem dodatkowych analiz, które pojawią się na tym kanale. Ciekawe rozwiązania, innowacje na pewno Wam będę chciał pokazać, jak również sypnąć garścią ciekawostek związanych z tym, co dzieje się ogólnie w Formule 1. Tyle na dzisiaj. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu EHA Padoku.